Szczęść Boże Piotr Brzezina. Witam i zapraszam na informację dnia. Obecnie polsko-białoruskiej granicy strzegą funkcjonariusze Straży Granicznej około 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. W związku z presją migracyjną od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwa podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Od początku roku straż graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej z czego blisko 17 300 w październiku, w sierpniu było to ponad 3,5 tysiąca. W minioną sobotę strażnicy graniczni zanotowali 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Ostatniej doby zatrzymano 13 osób, a za pomocnictwo 3. Granic naszej ojczyzny bronią funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego. Polska od początku kryzysu migracyjnego systematycznie zwiększa ochronę granicy z Białorusią. Obecnie strzegą jej funkcjonariusze Straży Granicznej i około 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że każda próba nielegalnego przekroczenia granicy zostanie natychmiast wykryta do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią. Białorusią stanie 5-metrowy stalowy płot, który zostanie zwieńczony drutem kolczastym i naszpikowany urządzeniami elektronicznymi, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Zapora wzdłuż granicy z Białorusią powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny, naturalną zaporą jest rzeka Bug. Łącznie zapora będzie miała 5,5 metra wysokości, wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Marsz niepodległości odbędzie się, utrzymują organizatorzy wydarzenia, możliwa jest jednak zmiana trasy. Marsz niepodległości odbędzie się bez względu na to, jakich kruczków prawnych i środków represji użyją przeciw nam wrogowie polskiego patriotyzmu, napisał w komunikacie prezes Stowarzyszenia Marsz niepodległości Robert Bąkiewicz. Jak dodał, organizatorzy szukają legalnych rozwiązań, a jednym z nich może być zmiana trasy. Możemy jednak spodziewać się, że nawet legalne zgromadzenie urzędnicy miejscy nasłani przez pana Rafała Trzaskowskiego rozwiążą pod pierwszym lepszym pretekstem, dlatego rozważamy też tryb spontaniczny w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości innego rozwiązania. W piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego o uchylenie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymał zakaz rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Prokurator generalny wniósł jednocześnie o wstrzymanie decyzji Warszawskiego Sądu Apelacyjnego do czasu rozpatrzenia skargi. Organizatorzy marszu liczą na pozytywne i jak najszybsze rozstrzygnięcie sprawy. Ufam, że podobnie staną na wysokości zadania sędziowie Sądu Najwyższego i zgodnie z literą prawa odrzucą skandaliczne i motywowane politycznie decyzje Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego. Tysiące Polaków, którzy od lat 11 listopada uczestniczą w największym wydarzeniu patriotycznym w Polsce, oczekują, że status imprezy cyklicznej zostanie im niezwłocznie przywrócony. Chcemy w Narodowe Święto Niepodległości wyrazić naszą narodową dumę ze świadomości. Że władza sądownicza robi to, do czego została powołana, służy Polakom, zapewniając im sprawiedliwość. Od 2010 roku tradycyjnie już Marsz Niepodległości wyrusza z Ronda Dmowskiego w kierunku błoni wokół stadionu PG Narodowego. W tym samym miejscu zgromadzenie 11 listopada zapowiedziała grupa feministek. Na godzinę 11.00 Narodowy Bank Polski zaplanował konferencję, na której zaprezentowany ma zostać raport o inflacji listopad 2021 wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego. Rosnąca inflacja to zjawisko globalne, mające związek z kryzysem wywołanym przez COVID-19, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Ta... Inflacja ma to do siebie, że jest wyższa w krajach, które uniknęły głębszej recesji i rozwijają się najszybciej. Kraje, które najlepiej przeciwstawiły się kryzysowi pandemicznemu, w tym Polska, która ze średnich krajów, nie tych najmniejszych, ze średnich krajów najlepiej tą politykę antykryzysową zastosowała i wyszła z najmniejszymi stratami z kryzysu pandemicznego. No tamte koszty są wyższe. Na wzrost inflacji wpływ może mieć również wejście w życie polskiego ładu. Ja się bardzo tego obawiam, że zmiana korzystna zresztą ogólnie dla większości Polaków tych systemu podatkowego ona spowoduje silną presję na rynek tych podstawowych artykułów, które zaopatrują się gospodarstwa domowe. Zwraca uwagę profesor Grażyna Anceparowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Chcąc wpłynąć na problem rosnącej inflacji, już dwukrotnie w październiku i w listopadzie podniesione zostały stopy procentowe. Z kolei rządzący zapowiadają pracę nad tak zwanym pakietem antyinflacyjnym. Dzisiaj inflacja jest ogromnym problemem. Który będzie narastał, jeśli chodzi o całość społeczeństwa, natomiast będzie mordercza, jeśli chodzi o ludzi o średnich i niższych dochodach. Zważywszy, że w wyniku narzuconych zmian systemowych w energetyce i odejścia od tradycyjnych źródeł na rzecz tzw. energii odnawialnej, będziemy się spodziewać jeszcze istotnego wzrostu energii elektrycznej. W roku 2022 tego typu działania, myślę o kwestii tarczy antyinflacyjnej, są niezbędne dla zachowania spokoju społecznego w Polsce. Ocenia politolog dr Aleksander Kozicki. Przewiduje się, że swój szczyt inflacja osiągnie na początku nowego roku. Potem ceny prawdopodobnie ustabilizują się. Ta inflacja jest w tej chwili podniesiona i spodziewamy się, że w styczniu przyszłego roku do tego pułapu 7%. Może trochę powyżej, może dojść i od tego momentu będzie maleć. Więcej szczegółów dotyczących perspektyw koniunktury inflacji ma zostać zaprezentowanych dziś. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dziś dwudniową wizytę na Słowacji. Podczas pierwszego spotkania będzie rozmawiał z polskimi przedsiębiorcami przebywającymi w tym kraju. Jeszcze dziś prezydent uda się na Słowację z dwudniową wizytą. Tam spotka się z władzami kraju, a także Polakami prowadzącymi działalność w tym kraju. Spotkanie z polskimi przedsiębiorcami to pierwszy punkt wizyty prezydenta Andrzeja Dudy Jutro zaplanowane jest spotkanie przywódców obu państw w Cztery Oczy, a po nim konferencja prasowa. Po spotkaniu z prezydent Słowacji Andrzej Duda spotka się z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Na koniec zaplanowano spotkanie z premierem. Zwieńczeniem dwudniowej wizyty prezydenta będzie przyjęcie wydane przez ambasadora Rzeczypospolitej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Od dziś możemy składać wnioski o dowody osobiste z odciskami palców. Oprócz tego będzie w nich również podpis posiadacza. Pamiętajmy, że jeżeli mamy ważny dowód, to nie musimy go wymieniać. Nowe dowody osobiste będą różniły się od obecnych. Znajdą się w nich podpis właściciela dokumentu i jego odciski palców. Dzięki temu dowody będą bezpieczniejsze, mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje, i to też będzie kontrybuować do polityki Unii Europejskiej, która Wprowadziła ten mechanizm w celu poprawy ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby powyżej 12 roku życia nie będą mogły złożyć wniosku przez internet. Muszą przyjść do urzędu gminy, gdzie zostawią swój odręczny podpis i odciski palców. Wyrobienie dowodu potrwa zaledwie 6 minut. Online można będzie składać tylko wnioski o dowód dla osób poniżej 12 roku życia. Dane na temat odcisków palców są zawarte tylko w dowodzie. Policja nie ma do nich dostępu. One są tylko w dokumencie i w momencie, w którym osoba jest na miejscu i można tylko porównać, wykorzystując czytnik, czy to jest dokument, który należy do tej osoby? Minister Janusz Cieszyński dodaje, że z dotychczasowego dowodu możemy korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Zachęcam do tego, żeby spróbować jednak czekać na. Termin w miarę zbliżony do wygaśnięcia ważności dokumentu, ze względu na to, żeby nie tworzyć pewnego rodzaju kolejki. Dowody wydawane osobom powyżej 12 roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym 5 lat. W urzędach są już także stacje mobilne umożliwiające pobieranie odcisków palców od osób, które nie będą mogły pojawić się w urzędzie, by złożyć wniosek o dowód. Spotkanie młodych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, otwarcie szlaku księdza arcybiskupa Falińskiego na ziemi wielkopolskiej oraz odbudowa kościoła w Dźwiniaczce na Ukrainie to część inicjatyw związanych z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin świętego księdza arcybiskupa z Szczęsnego Falińskiego. W przyszłym roku przypada 200 rocznica urodziny świętego księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Przez 16 miesięcy od 1862 roku do 1863 roku był metropolitą warszawskim. Mottem życia najpierw Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, później księdza Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego i arcybiskupa Szczęsnego-Felińskiego w Warszawie były słowa zaczerpnięte od Zygmunta Krasińskiego. Być Polakiem to żyć święcie i szlachetnie. I tej dywidzie swojego kurikulum vitae był yy, yy, wierny do samego końca. Podkreśla ksiądz dr Robert Ogrodnik. Ksiądz arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński bronił praw Kościoła i narodu. Będąc jeszcze wikariuszem Kościoła Świętej Katarzyny w Petersburgu, założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Ochronkę dla Sierot i Ubogich, mówi dyrektor Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, siostra dr Antonietta Frącek. Jest on ofiarnikiem Cały swój czas, wszystkie swoje pieniądze, wszystko, co ma, oddaje właśnie dla dobra tych dzieci. Co więcej, potrafił zorganizować taką ochronę jak gdyby osób różnych, które opiekują się także tą ochroną. I do... Powstania w Petersburgu Towarzystwa Dobroczynności. Właśnie przy tej ochronie sióstr rodziny Marii gromadzi się i koncentruje życie patriotyczne Polaków i wychowanie dzieci. W 1939 roku pod opieką zgromadzenia było 3 tysiące dzieci, zaś w roku 1945 już 4,5 tysiąca. Żadne dziecko żydowskie nie zginęło. Żadna siostra z powodu ukrywania dzieci żydowskich nie była więziona ani nie została rozstrzelana. Ksiądz dr Robert Ogrodnik zwrócił uwagę, że świętowanie dwusetnej rocznicy urodzin świętego księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego przypada w roku beatyfikacji prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Złączyła ich jedna posługa, złączyła ich jedna miłość do Kościoła, do Ojczyzny i do Ludu Bożego, złączył ich patriotyzm, złączyła ich nieugięta troska walki o to co najważniejsze, złączył ich jedno non possumus. I złączyła ich chwała Kościoła. W związku z jubileuszem urodzin księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego zaplanowano szereg wydarzeń. Z 21 na 22 listopada na Jasnej Górze odbędą się nocne czuwania dziękczynne. Będzie także między innymi spotkanie młodych, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej czy otwarcie szlaku księdza arcybiskupa Felińskiego na ziemi wielkopolskiej. Przygotowujemy też razem ze wspólnotą Fundacją AWE oratorium poświęcone świętemu Zygmuntowi Szczęsnemu, który będzie przy takich rocznicach związanych z życiem arcybiskupa Felińskiego prezentowane tutaj na terenie Warszawy. Mówi przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, siostra Janina Kierstan. Ksiądz arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński został beatyfikowany w 2002 roku przez świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. Jego kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w 2009 roku. Ciało świętego spoczywa w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. To były informacje dnia, więcej o dziesiątej. Z Panem Bogiem.